Hej, dzieciaki. Podobno w Fortune Valley można znaleźć nowe porzucone wozy. Czyżby nieudana transakcja familii? A jak wpadną wam w ręce, to podjedźcie z tym na lotnisko.
Jesteś dobrze, słuchaj. Familia organizuje konwoje wjeżdżające do miasta. W następnym będzie mój Koenigsegg z paroma dodatkami. Ty i twoi ludzie odzyskacie go, okej? Czemu niby mamy to zrobić? Po pierwsze, jesteście mi to winni. Po drugie, Raf będzie mógł zajrzeć pod maskę, zanim dostarczycie wóz. Więcej nie potrzebuję. Wchodzimy w to. Dobrze. Więc będziecie musieli. W ciągu 2 godzin wywożą Koenigsegga za granicę miasta. Łapiemy ich i zgarniamy ładunek. Będzie jechać w konwoju. Jakiś pomysł? Szybka akcja. Podrzućcie mnie do ciężarówki, ja zajmę się resztą. Raf, ten Mustang nadaje się już do ucieczek? Tak, pancerz jest gotowy tak, jak chciałaś. Może przyjąć na siebie nie jeden cios. Świetnie. Mac, przygotowaliście z Rafem tego drona? Będę oczami na niebie. Dobra, pokażmy familii, że wróciliśmy. No to capnijmy sobie hiperwóz. Dron jest online, szukam konwoju. Jedźcie jak najszybciej do ustalonego punktu. Nie wiem, co Raf zrobił z tym Mustangiem, ale wydaje się ciężki i gotowy na przyjęcie paru uderzeń. Dobra, Taj, pamiętaj. Konwój familii będzie chroniony przez wozy prewencyjne, więc najpierw zajmiemy się nimi. Dowieź do ciężarówki, nim do tunelu Ember Valley i będzie w porządku. Obserwacja powietrzna będzie odcięta w tunelu. Idealny moment na szybką akcję. Plan bez wad. Jakby coś poszło nie tak, improwizacja, co nie? To nie będzie konieczne. Mac, od kiedy znasz Jess? Przecież zawsze ma plan B. I plan C. I plan D. I plan E. Wszystko się zgadza. Dobrze, że wróciłaś, dziewczyno. Razem rozpętamy niezłe piekiełko. Nie jestem tu dla wrażeń, Mac. Mam robotę. Którą fajnie będzie wykonać. A tak serio. Chcę wam pomóc dostać się na gonitwę, ale to wszystko. Aha. Mówię poważnie. Jasna sprawa, Jess. Teraz tutaj. Widzę ich. Ciężarówka jest już prawie na miejscu. Mają wsparcie. Podjedź do ciężarówki, zanim dotrze do tunelu. Familia nie dopuści nas do ciężarówki. Musimy pozbyć się samochodu. Z przyjemnością. Został jeszcze jeden. Jeszcze jeden, wytoń go! Czas to wreszcie zakończyć. I o to chodzi. Teraz ciężarówka. Jess, gotowa? Tylko mnie podwieź. Szlak! Niedobrze. Potrzebuję więcej czasu, Taj! Cholera! Jeszcze raz, Taj! Potrzebuję więcej czasu! Musiałem przyhamować. Dorwiemy go. Co do cholery? Gość postradał zmysły. Dzieje się tu coś poważniejszego. Familia nie posunęłaby się do tego dla jednego wozu. Co robimy? Nowy plan, zapomnijmy o tunelu. Dorwiemy ją, zanim dotrze do miasta. Czy wy to też widzicie? Widzimy i czujemy. Wsparcie, mają wsparcie. Widzę ich. Wychodzi.
damy radę. Ci są otwarci. To jakiś cholerny czuł. Poradzimy sobie i z nimi. Dalej, pokaż ich, Tyler. Ej, ludzie, gliniarze się zrobili gadatliwi. Zwróciliśmy na siebie uwagę. Więc musimy się mocno sprężyć. Dalej, pozbądź się ich, Tyler. To chyba cała obstawa, Mac? Tak, trzasta ciężarówkę. Nie dasz rady dostać się na tył. Jak jest plan, Jess? Jeszcze nie wiem. Podjedź bliżej. Widzę coś. Jess, mam pewien naprawdę chory pomysł. Mac? Drabinka z boku. Możesz podejść od prawej. Dobra, Ty? Jadę na miejsce. Pojeździć! Czysta moc! Wjedź nim do garażu. Czas, żebym zajrzał pod maskę i sprawdził, co takiego ciekawego kryje w środku, zanim oddamy go Wayrowi. Zatem straciłaś samochód. Taka wpadka nie może się powtórzyć. Znajdę tego, kto to zrobił. Możesz być tego pewien. Moi inwestorzy się niepokoją. Wyciągnąłem cię z Barrio, bo myślałem, że sobie poradzisz. Poradzę. Mam nadzieję. To, co było tam pod maską, jest warte więcej niż twoje życie. Lepiej, żebyś to nie był ty, Morgan. Tyler, moi ludzie odebrali Regerę. Miller strzaniła geometrię kół i klocki, ale tym razem jej to daruję. Wspaniałomyślne. No nie, słuchaj, musimy się spotkać. Co, teraz? Tak, teraz. Spotkajmy się w centrum, u mnie, Casino Elysium, na zapleczu. Thank you.
Raf? Schuler mówi, że ma auto. Dobrze. Lepiej, żeby miał dobrą ekipę, jeśli chce zrobić z niego coś sensownego. Ty nie dałbyś rady? Nie. Sterownik wtrysku jest zrobiony na zamówienie i zabezpieczony przed majstrowaniem. Nie widziałem nic takiego od czasu Singapuru. Tylko co familia robi z taką technologią? Nie mam pojęcia, ale miejcie oczy szeroko otwarte. Witajcie kierowcy, słuchacie opiekunki. Pustynne wiatry przywiały garść gorących plotek. Młody kierowca Tai spowodował burzę, rozbijając w proch parę oldschoolowych ring. Kim on jest? Jest singlem? Mówi się, że stać go nawet na występ w gonitwie banitów. Przed nim jeszcze wiele kilometrów. Tai, przyjacielu, mierz wysoko i wygrywaj dalej ligi. Ale popracuj nad bryką. Nie dowiezie cię nawet na linię startową gonitwy. Spokojnie, pracuję nad nią. Mag, przysięgam. Przemaluję ci wóz na wściekły róż. Właśnie spaliliście suchara. Thank you.
Hej. Tyler, kawał dobrej roboty z konwojem. A wiesz, jak trudno mi zaimponować? No... To niemożliwe. Postawiłem na was dużą kasę. Zaimponowałeś mi, a wręcz zainspirowałeś. Twoja ekipa musi wygrać Ligi Driftu i Draga. W Drifcie rządzi zablokowany drążek, a w Dragu klub zamieszek. Pokonajcie ich szefów, a zbliżycie się do udziału w gonitwie banitów. Dacie sobie z tym radę, dzieciaki? A, i przekaż swojej przyjaciółce Miller, że jeden gość ma dla niej roboty. Trzeba przewieźć jakiegoś VIP-a. Prześlę szczegóły, może być? No, to... Zuch, chłopak. Nara. No, zmierzmy się z klubem zamieszek i zablokowanym drążkiem. To czas poszukać jakiegoś dobrego dragstera. Daj znać, jak już znajdziesz, to przy nim podłubiemy. A co z tobą, Mac? Sam kupię i przygotuję. Dzięki. Pora się trochę poślizgać. Jess, Schuler nagrał ci jakąś robotę. Powinnaś mieć info. Naprawdę? To gdzie tam? Jedziemy. Kim u diabła jesteś? Twoją podwózką? Nazywam się Miller. Ramirez. Miło cię poznać, Ramirez. Skoro mamy to za sobą... Będziesz w stanie zgubić te gliny? Dostałam pieniądze za transport. Nie było mowy o ucieczce przed policją. Na pewno to naprawimy, tylko jedź. Dobra, w porządku. Hej, hej, hej! Do wszystkich jednostek, jeden Lincoln 30 prowadzi pościg. Proszę wszystkie wolne jednostki o zgłaszanie się. Żeby było jasne, za ucieczkę potrójna stawka. Co? Tam podwójną. Więc zatrzymujemy się. Zaraz, dobra, potrójna, tylko nie zatrzymuj. Na drodze pościgu rozłożono kolce. Przyjąłem. Nie ma to jak ekscytujący pościg, co? Tobie się to podoba. A tobie nie? Myślałem, że jesteś zawodowcem. Chcesz prowadzić? Nie? Tak myślałam. Ustawiamy blokady, żeby powstrzymać ścigany pojazd. Przyjąłem. Adam 13. Nie wiem, co ona widzi w kimś uzależnionym od adrenaliny. A ja nie wiem, kim jest ona. Serio? Płacą mi, tylko to ma znaczenie.
zadowolony? O Boże, dla ciebie to jest zabawa! Jeden nadal 13, podaj aktualne położenie. Idziemy na zachód, przez Silver Rock. Przyjęłam, teraz na zachód, przez Silver Rock. Adam 13, taranuje. Idziemy na północ, przez tunel South Liberty. Okej, przyjęłam Adam 13. Właśnie go spotkaliśmy. Jeden Adam 6, podaj aktualne położenie. Jedziemy na północ, przez pustynię Liberty. Przyjęłam. Jeden Adam 6, straciliśmy go z oczu. Powtarzam, straciliśmy. Na razie, frajerzy. Nie ma ich. O, Bogu dzięki. Zabierzesz mnie do kryjówki? Czy to też ekstra kosztuje? To dorzucę za friko. Od kiedy się tym zajmujesz? Od 19 urodzin. Niezłe urodziny. Żebyś wiedział. Czego te gliny w ogóle od ciebie chcą? Familia mnie wydała. Sprzedali mnie. Byłeś tajniakiem w familii? Powinnaś porozmawiać z moją szefową. Jak ktoś taki jak ty został specem od ucieczek? Na 19 urodziny wzięłam policyjne auto na przejażdżkę. A, i to wszystko? Ruszyło za mną 20 radiowozów. I gliny wyrzuciły mnie z akademii. Byłaś w policji? Tak, w okresie buntu. Jesteś pokręcona. Mówi gość, który pogrywał z familią. To coś zupełnie innego. Ostatni przystanek. Dobrze. Było ciekawie. Thank you.
Gdzie będziesz, gdy nadejdzie rewolucja? Jesteśmy ostatnim bastionem oporu przeciwko tyranii korporacji. Jesteśmy bojownikami o wolność ery dezinformacji. Jesteśmy zablokowanym drążkiem. Dobre wieści. Zaraz test blokowanego drążka. Pokaż dobry drift, to pogadamy. Ty jesteś tym hakerem od driftu? Jak się nazywasz? Jestem każdym. Jestem Nikim. Jestem żołnierzem podziemia. Może pocisnąć. Przegrać. Tak. Najgorzej kręcisz, rekrucie McAllister. Mów mi Mac, dobra? Niech będzie Mac. Hashtiger poręczy. Masz.
Mamy cię na poligonie. Popraw nasz wynik, a dołączysz do rewolucji. Co zamierzacie? Zadriftować ich? Ogarniam te pośmiecki. No to jazda! Ciebie wszystko. Nie widzę, byście protestowali przeciw korporacyjnym ekstrabrykom. Walczymy z całą burżuazją za pomocą jej własnej broni. To już jak tam sobie chcesz, Che Guevara. To jest twój plan? Będziesz cytować Matrixa, aż padnę? Okej, poradzę sobie. Dobrze.
Może spróbuję z zamkniętymi oczami. No to musiał być rekord. Coś w tym stylu. Ciekawe, jak wielu fanów zdobyłem. Dobrze się spisałeś. Do następnej próby. Hej, Maki, chłopcze! Podobno wymiatasz w zablokowanym drążku. Markus Weir? Schuller? Ty na mnie stawiasz? Oczywiście. I wygrywam. To wszystko. Drążkowi się to nie spodoba. Dalej, Mac. Poprawiaj wyniki. Poznasz swą rolę w zablokowanym drążku. Wciąż to powtarzasz, ale ja widzę tylko garstkę piratów. Spróbujmy więc. Zaczynajmy to. Dalej!
Lecimy! Teraz! Jak długo to utrzymasz, Mark? Patrz, mamo, bez szmanki! Wygrałem ponownie. Więc co dalej? To była nasza ostatnia rozmowa. Żegnaj. Hola, hej, hej, chwila. Co jest? Pracujesz dla Schulera. To szef korporacji, z którymi walczymy. Oszalałeś? Właśnie on nam pomaga rozwalić familię. Walczysz z familią? Tak, wiesz, w przerwach pomiędzy kopaniem waszych tyłków. Rozumiem. Może się spotkamy. Dnia za nami. Albo jak ktoś woli, pół przed nami. Czas się popisać! Ciśniemy!
lepszych zawodów. Przepraszam, tu gwiazda. Cześćcie. Jestem totalnym cesarzem driftu! Powęszyłem. Nie wciskasz kitu. Zdaj test, pogadamy. Ale to było cholernie dobre. Proszę. Nie. Pamiętaj o kącie. Ten boski styl. To było dobre. Dobra robota, żołnierzu. Na razie wszystko. Widziałem twoje akta. Nie ma tam brudów poza kartoteką z poprawczaka i krótką odsiadką. Udzielam ci dostępu do drążka. Zhakowałeś moje akta? Musiałem się upewnić, że nie jesteś tajniakiem. Tajnym stary. Serio musisz wyluzować. Może później. Teraz.
Pora wracać do miasta. Wkrótce ruszamy w bój. Ej, w tych aktach była historia przeglądarki? Rozpoczynamy operację Złote Jabłko, żołnierze. Dzisiaj zadamy familii poważny cios. Familia zakłada sprzęt obserwacyjny w mieście. Zadanie? Zniszczyć, zanim go włączą. To wymaga szybkości i dużej precyzji. Zaraz. Chcesz, żebym driftował i rozwalał rzeczy? To moje zadanie. Pamiętaj, wal z całej siły i zwiewaj. Powodzenia, żołnierze. Zaczynamy! Nie najgorzej. A, no dalej! Dobrze zacząłeś, Mac. Tak trzymaj. Świetnie. Dane, że świetnie.
w żołnierzu. Driftowanie i bunt. Jak to się łączy? Drift polega na zabawie z kontrolą. Palę między władzą a chaosem. Totalna anarchia w sportach motoryzacyjnych. Niezła gada? Coś nawet zrozumiałem. Sprzętu familii. Ale dlaczego drift? Materiał werbunkowy. Będzie efektowny. Nie da się zaprzeczyć. Jesteś finezą. I tyle z finezą. Zwycięstwo jest już bardzo blisko. Tak trzymam.
Zadaliśmy dziś poważny cios wrogowi. Gratuluję. Tak, no to było nieźle. Udowodniłeś przydatność dla ekipy. Twoja walka jest naszą. Kiedy nadejdzie czas, damy ci wsparcie. Miło słyszeć. Bądź świadomy, Mark. Tak, ty też. Cel kieruje się na południe przez River Northwest. Do wszystkich jednostek 1-6 ściga Forda Mustanga. Cel ucieka na południe przez River Northwest. Nie ma opcji. Nie zatrzymam się. To jeden z tych porzuconych wozów? Kapitalnie.